Już jutro, 24 września, w sobotę, wielkie święto rzemiosła na ulicy Głębokiej w Cieszynie. Właśnie o to wydarzenie zapytaliśmy dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Bożenę Cholewę. Pani dyrektor, znajdujemy się na ulicy Głębokiej w Cieszynie, bo właśnie tutaj sporo będzie się działo w sobotę. Zapraszam bardzo serdecznie 24 tutaj na ulicę Głęboką, wielkie święto rzemiosła. Święto wszystkich rzemieślników i przedsiębiorców, ale także nasz jubileusz 110-lecia edukacji właśnie rzemieślniczej, technicznej na ulicy Frysztackiej. Na tym, można powiedzieć, wybiegu, który tutaj będzie przygotowany, będzie można zobaczyć rzemiosło cieszyńskie, ale myślę, że nie tylko cieszyńskie, całego powiatu, bo praktycznie od cechu rzemieślniczego aż na sam dół będzie rozkwitało to rzemiosło, które tak naprawdę nigdy w Cieszynie nie umarło. Ono cały czas jest od wielu, wielu lat, a nawet wieków, i my przez to, że rok 2022 jest rokiem rzemiosła, ogłoszony przez województwo śląskie, chcemy to podkreślić, a to, że mamy jubileusz szkoły, myślę, że świetnie się w to wpisuje. No właśnie, czyli można powiedzieć, że ta ulica Głęboka będzie takim jednym wielkim wybiegiem, tutaj będzie rozwinięty czerwony dywan i tutaj się będzie to wszystko działo. Dosłownie będzie czerwony dywan i bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Będzie wybieg, tak, nasi uczniowie będą prezentować modę, fryzurę, makijaże, ale będzie też wszystko to, co się w szkole dzieje, czyli wszystkie nowinki techniczne, elektryczne, mechaniczne, mechatroniczne, odnawialne źródła energii w różnoraki sposób. Na tym czerwony dywanie obok Rossmana zapraszam, będzie można usiąść, będzie można przystanąć, zobaczyć to, co się dzieje, ale też, że warto podkreślić, że będą firmy, z którymi nasza szkoła współpracuje i też pokażą, jak to wygląda. Będą mali rzemieślnicy, więksi, mniejsi, którzy przez to, że są zrzeszeni w cechu, także będą uczestniczyć w tym święcie rzemiosła. I tak jak mówię, cała ulica Głęboka, która przez dłuższy czas była zamknięta, był remont, była pandemia, myślę, że odżyje 24 i naprawdę będzie się tutaj sporo działo. No w jakich godzinach warto tutaj przyjść, żeby skorzystać z tych atrakcji, żeby to zobaczyć? Rozkładać będziemy się praktycznie już od godziny 9. Natomiast myślę, że tak godzina 13-14 to jest ten najlepszy moment, kiedy będzie kulminacja tego wszystkiego. Będą mi występy zespołów artystycznych, naszych absolwentów, którzy tutaj także przyjadą właśnie z racji tego, że jest jubileusz, znowu zaistnieją, z czego się bardzo oczywiście cieszymy. Więc myślę, że 14 to będzie ta godzina, gdzie warto tutaj przyjść. Ja rozumiem, że pogoda zamówiona będzie na sobotę. Tak. Mocno trzymam kciuki, chociaż drżę, bo mamy pogodę w kratkę. Dzisiaj akurat teraz jest ładna pogoda i na to liczymy, bo wszystko jest na otwartej przestrzeni. Ale to jest celowe, ponieważ chcę, żeby ten jubileusz dotknęli wszyscy mieszkańcy naszego powiatu. Żeby tak naprawdę to nie było coś zamkniętego w teatrze, ale żeby uczniowie mogli się pokazać wszystkim. Żeby zobaczyli, co się w naszej szkole dzieje. Przecież 110 lat to jest ładny kawałek czasu. Wszyscy ci rzemieślnicy, którzy działają tutaj na Śląsku Cieszyńskim, no pewno się uczyli w naszej szkole, zdobywając ten zawód fryzjera, kierowcy, złotnika, cukiernika, piekarza i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w naszej szkole przecież się dzieje od wielu, wielu lat. No właśnie, jest okazja, żeby z tym wyjść tutaj i się pokazać. A czemu akurat wykorzystanie tej ulicy Głębokiej z racji remontu na rynku? Skąd ten pomysł? Ten pomysł gdzieś tam już się nam przewijał, żeby to zrobić inaczej. Ja zawsze lubię działać inaczej, niekonwencjonalnie, właśnie żeby się otworzyć, żeby pokazać. Od lat już pokazujemy tą modę, te fryzury i do tego doszły te inne elementy. No i tak sobie pomyśleliśmy, a czemu właśnie nie może to być ulica, tak jak jest na przykład w krajach na zachodzie Europy, gdzie dużo takich pokazów się dzieje, a myślę, że nasze piękne miasto Cieszyn, no pięknie się wpisuje i można to wszystko, te wszystkie atuty można tutaj pokazać.
Pani dyrektor, ja jeszcze zapytam o tą czapkę, bo mnie interesuje, cóż to za czapka? Czy to taka wyjściowa na co dzień, czy taka jakaś wyjątkowa? Nie. Właśnie ta czapka, którą założyłam, to jest, drodzy Państwo, oryginalna czapka, którą otrzymałam niedawno od absolwentów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego. Kiedyś uczniowie cieszyńskich szkół chodzili właśnie w takich czapkach. I takie granatowe właśnie nosili uczniowie mechana. Otrzymałam ją niedawno, bardzo sobie to cenię i na pewno do naszego muzeum trafi, a dzisiaj chciałam właśnie Państwu pokazać. No właśnie chciałam zapytać, gdzie ją będzie można zobaczyć, czyli rozumiem w Waszym muzeum w szkole, tak? Będzie ją można zobaczyć w szkole, ale też myślę, że tutaj na ulicy Głębokiej też znajdzie swoje miejsce, bo takie perełeczki wyszukaliśmy i też chcemy, oczywiście całej szkoły nie damy rady pokazać, ale takie perełki jak najbardziej. Czyli też będzie można zobaczyć w sobotę. Tak, gorąco jeszcze raz zapraszam.